witamy na Narodowym Czytaniu Balladyny 2020. Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez prezydenta Polski od 2012 roku. Została zainicjowana przez prezydenta Komorowskiego lekturą pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji przeczytano kolejno trylogię Henryka Sienkiewicza, Lalkę Bolesława Prusa, Quo Vadis Henryka Sienkiewicza i Wesele Stanisława Wyspiańskiego. W tym roku w liście skierowanym do uczestników akcji prezydent napisał: wierzę, że w tym szczególnym dla nas wszystkich czasie, kiedy razem pokonujemy epidemię, wspólna lektura klasyki polskiej literatury jeszcze silniej nas zjednoczy, przynosząc wiele czytelniczej satysfakcji i ponownie łącząc w przekonaniu o doniosłości dzieł naszych największych pisarzy. Bardzo zależy mi na tym, aby tegoroczne Narodowe Czytanie było realizowane w jak najbezpieczniejszej formie i z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. My, Szanowni Państwo, właśnie o to się staramy, dlatego wykorzystujemy Teamsa. Dzisiaj Kevin i Karolina przeczytają Wam fragment balladyny. Pokażą Wam balladynę inną niż dotychczas na pewno spotkaliście. Balladynę zabawną, balladynę przekorną, balladynę, której nie znacie. Zapraszam. Ach, cóż to za panna? Ma twarz, nogi, żołądek. Lecz coś niby szklanna. Co za dziwne stworzenie z mgły i galarety. Są ludzie, co smak czują do takiej kobiety. Ja widzę coś rybiego w tej dziwnej osobie. Jak się nazywasz, piękny młodzieńcze? Nic sobie. Miły nic sobie. Jakżeś głupia, mościa pani. Nic sobie to się znaczy, że nic nie przygani mojej piękności. To jest rzem piękny, a zwę się Grabiec. Cóż cię za anioł obłąkał w tym lesie? Proszę, co za ciekawość w tym wywiędłym schabku. Proszę cię, panie Grabiec. Wolno mówić Grabku. Panie Grabku. Któż jesteś? Aśćki panny sługa. A pytasz, kto ja jestem? To historia długa. W naszym kościółku stały ogromne organy. Mój tata grał na dudach, pięknie grywał piany. Ale kiedy na trzeźwo okropnie rzępolił. Do tego był barwierzem i wieś całą golił. Golił i grał na dudach, bo golił w sobotę, na dudach grał w niedzielę. A miał taką cnotę, że nie pił, kiedy golił, a pił, kiedy grywał. I wszystko szło jak z płatka. Wtem kogut zaśpiewał i mój ojciec małżeństwem żoną los zespolił. Panna młoda wąs miała, ojciec wąs ogolił. I wszystko szło jak z płatka. Lecz tu nowe cuda, żona grała na dudach, a tatuś był duda. Grała więc po tatusiu i dopóty grała, aż go na cmentarzyku wiejskim pogrzebała. Ja zaś pośmiertne dzieło pana organisty. Jestem, jak mówią, ojca wizerunek czysty. Bo lubię stary miodek i kocham go żonne. I uciekam od matki. Słowa jego wonne przynosi wiatr wiosenny do mojego ucha. O luby, ja cię kocham. Cóż to za dziewucha? Obcesowo zaczyna, wprawdzie to nie dziwy. Ilekroć przez wieś idę, to serca jak śliwy lecą pod moje nogi. Wołają dziewczęta: panie Grabku, Grabiątko, niech Grabiec pamięta, że jutro grabim siano, pomóż Grabku grabić. A to znaczy, że za mnie dałyby się zabić. I to, że nie na sienie, dadzą pocałować. Czy mnie kochasz, mój miły? Ha, ha, trzeba skosztować
Na przykład, daj całusa. Stój! Pocałowanie to ślub dla czystych dziewic. Na dziewiczym wianie za każdym pocałunkiem jeden listek spada. Nieraz dziewica czysta i smutkami blada. Dlatego, że spadł jeden liść u serca kwiatu. Nie śmie kochać i daje pożegnanie światu. I do mogiły idzie nigdy niekochana. Coś wacz panna jak mniszka. Będę twoją na wieki i ty mój na wieki. Ha! Pocałunek bliski, a ten mój daleki. O, mój luby! Dalibóg! Fuu! Pocałowałem, niby w pachnącą różę. Fuu! Róża jest ciałem, ciało jest niby różą. Niesmaczno. Mój drogi, więc teraz co wieczora na leśne rozłogi musisz do mnie przychodzić. Będziemy błądzili, kiedy księżyc przyświeca, kiedy słowik kwili. Nad falą szklistych jezior, pod wielkim modrzewiem, będziemy razem marzyć przy księżycu. Nie wiem, co odpowiedzieć babie. Ty smutny? Ty niemy? O, my z tobą będziemy szczęśliwi. Będziemy, lecz nie wieczorem i nie przy jeziorze. Czemu? Bo ja nie lubię wody jak wściekły. Mojemu kochankowi rwać będę poziomki, maliny. Lecz ja nie lubię malin. Ale kiedy dziewczyny niosą dzbanek na głowie, nieraz rzucam dzbanek, ale to nie dla malin. Lecz ty mój kochanek, ty musisz lubić kwiaty, więc przyjdź co wieczora. A to już tego nadto. Co za nudna zmora? Nie przyjdę żaden wieczór. Dlaczego? Za borem pewna dziewczyna czeka na grabka wieczorem. Dziewczyna? Tak, dziewczyna. Czy piękna dziewczyna? Ha, co pan nie do tego? Zwie się Balladyna. Siostra Aliny? Córka wdowy? Ale ona złe ma serce. Wać panna widzę coś szalona. Nie wierzę w babskie dziwy, sądy i przestróżki. Wszystkie dziewczęta, które mają małe nóżki, to mają piękne usta i serce. A właśnie ona piękną ma nóżkę. Niech słońce zagaśnie, jeśli mi ciebie kto wydrze, kochanku. Ty jesteś moim, moim, moim wiecznie. Choćbyś miał księżyc za ślubny pierścionek, choćbyś miał księżyc, to ja go rozłamię. Zagaszę księżyc, który cię prowadzi do pocałunków, do kochanki domu. Ach, bądź mi wiernym, błagam cię, zaklinam. Na twoje własne szczęście, ach, zaklinam. Bo zginiesz, luby. Nie, razem zginiemy. Ale ty zginiesz także, gdy ja zginę. Więc nie chcę zginąć, abyś ty nie zginął. Przynajmniej dzisiaj nie chodź tam wieczorem. Przynajmniej dzisiaj nie chodź tam, ja każę. A któż ty jesteś? Co każesz? Królowa, królowa fali, Goplana. Ej, w nogi! Jezus Maryja, odtąd popadł w biedę. Szatana żona chce być moją żoną. Niech słońce gaśnie, niechaj gwiazdy toną w bezdrożne niebo. Niechaj róże więdną. Co mi po słońcu, po gwiazdach, po kwiatach? Wolę je stracić, niż kochanka stracić. Co mam potęgi, co nadprzyrodzonej siły nad światem, to obrócę na to, aby to serce podbić i mieć moim. Czytali dla państwa Karolina Witkowska oraz Kamil Kołodziej. Wszystkim państwu serdecznie dziękujemy za udział. Mamy świadomość, że nie przebiegło to idealnie, ale cieszymy się, że udało nam się spotkać po raz pierwszy na Teamsie.